39-latek i 38-latka podróżowali do Lubina autostopem. Podwoził ich jeden z kierowców, który zgłosił się na policję. Z jego zeznań wynika, że mężczyzna podczas podróży był pod wpływem alkoholu, a w dodatku był agresywny. Onet.pl podaje, że na wysokości miejscowości Czacz w powiecie kościańskim kazał się kierowcy zatrzymać. Wówczas wybiegł z samochodu i położył się na jezdni. Kobieta podróżująca samochodem uczyniła to samo. Właśnie wtedy uderzyły w nich dwa samochody. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas zdarzeń Parależała na ziemi, jak podaje onet, oboje mieli wielonarządowe obrażenia. Boży Filipiak, z dnia.